Yo, witam, tu Super Dropsik. Stoimy właśnie przed moim Cactus Towerem. Dowiedziałem się, że ponoć w nowej wersji Minecrafta podniesiono poziom wysokości. No i niestety czeka mnie rozbudowa kaktusowej wieży, gdyż ta wieża miała słynąć z tego, że kaktusy rosną aż do nieba. Jeśli chodzi o resztę, to nic się tutaj nie zmieniło. Poza tym, że jest pora zimowa, tak? Widzicie, moje jeziorko mi zamarzło, kupa śniegu jest. W szklarni nic nie robiłem. Trzcina sobie rośnie. Natomiast zboża mam tyle, że nie przestałem je uprawiać. Co by tu można było wam jeszcze powiedzieć? Przepraszam, że się tak długo nie odzywałem. No, jakoś wyszło, nie miałem weny twórczej, czasu. No, mam nadzieję, że zaraz będzie dobrze. Tutaj trochę stan poprawiony plaży jest. Mostki porobiłem. I co tu jeszcze? Zrobiłem doki portowe. Tego. Tak, zrobiłem port dla łódek, na której niestety zamarzł z boków. Tabliczki, proszę bardzo. Tutaj jestem akurat przygotowany do wyprawy, gdyż będziemy ruszać po glinę, ponieważ miałem zrobić ceglaną latarnię. Chociaż w połowie, a widzicie jak to wygląda, na tyle mi starczyło. Latarnię zrobimy tutaj, także droga jest mniej więcej jakaś, nawet oświetlona. Tutaj jeszcze trzeba będzie zabezpieczyć ten mostek. Tutaj będą drzwi. Na dole będą takie schodki, takie śmieszne. Ładnie to powinno wyglądać, no natomiast starczyło nam na tyle, niestety tylko. Jeśli nie znajdziemy, to po prostu zmniejszymy, no latarnia nie musi być super, hiper duża. Teraz sobie pobiegniemy szybko, wrócimy na nasz główny plac. Ładnie mi się wydaje, no ładnie ten port mi się podoba. Nie wiem jak wam, no ale trochę się napracowałem, widzicie. Redstone'a wywaliłem na to chyba tak, ale mniejsza o to. A, widzicie jak to zamarza? To jest nasz słynny wodospad imienia. Uwaga, uwaga, nie wiem czy pamiętacie, zielonego creepera. Tak, nazwa jest boska, nie? Podsunął mi ją pewien koleś. Koleż, którego nie znacie. No więc można jeszcze wam powiedzieć tyle, że nic się nie zmieniło, no przynajmniej tak mi się wydaje, że to wszystko było, widzieliście. Naprawdę długo się nie odzywałem, więc nie widzieliście tego. Moment, wracam za chwilę. Okej, jestem. Nie, mała pomyłka. Widzieliście świątynię, widzieliście wszystko. Tutaj trochę schody poprowadziłem do kopalni kamienia, można by to tak nazwać. Tutaj jest ogrodzona ta świątynia ładnie. Schody są zrobione. To też nie wiem, czy widzieliście dropsowe drzewko szczęścia. Dzięki, no. Nic się ogólnie w domu nie zmieniło. No może z wyjątkiem tego kąta, którego chyba nie było. Ogólnie rzecz biorąc, z wyjątkiem tego, że zrobiłem hodowlę kurczaków. Tutaj chciałem, żeby trawa wyrosła, no ale jakbyście nie było. Kurki są, jajka znoszą, najważniejsze. A jak tylko jakieś nowe jajka się pojawią, to spróbujemy zasadzić nowe kurki. Tak, bardzo zabawne, myślę. Niektórych to tak rozbawi, że ho, ho. Posadzić kurki, no też bym powiedział.
No trudno. Człowiek popełnia błędy. Jak widzicie, nie zmieniłem swojego stosunku, nadal gram na PC full, ale... Dobra. Będziemy ruszać na wyprawę. Mam nadzieję, że uda mi się namówić Wifona XD, żeby udzielił głosu w następnym odcinku. Może nam tutaj cenne uwagi i rady dać. Tak, będę go próbował namawiać. Jak najbardziej. Nie wiadomo, czy się zgodzi, no ale spróbować zawsze można. Też słynie tam, jest administratorem pewnego serwera minecraftowego. Ma tam jakieś let's playe z Minecrafta, możecie sobie obejrzeć Wifon XD kanał. Z Blankshota filmiki i ogólnie no jest jakimś tam w większym, mniejszym stopniu producentem, tak? Można by to tak nazwać. No, ale zna się na Minecrafcie dobrze. Przydałoby się, żeby z nami wystąpił. Oczywiście będziemy grać na single playerze. Serwera nie mam. Czyli tradycyjnie po prostu nam udzieli głos. Więc ja tu znalazłem trochę węgla na początek. Wydobędziemy go. Wydobędziemy go. Głęboko jest skopany, ale... O! Nawet nie głęboko. Dobrze. Idę dalej, będę poszukiwał gliny brzegiem morza, na plaży. Na plaży fajnie jest. Co? Do zobaczenia. Do następnego odcinka. Miejmy nadzieję, że szybko się usłyszymy. Z Wifonem. Pozdrawiam. Cześć.